wiesz, życie jest pięknym momentem. Człowieku, czytaj Pismo Święte. Pytaj, czytaj, weź do ręki żywe słowo, te święte księgi. Do wyprostowania są drogi kręte. Człowieku, czytaj Pismo Święte. Posługa wśród osób trędowatych no, jest też takim bardzo istotnym rysem duchowości franciszkańskiej. Dlaczego? Otóż święty Franciszek na początku swojego nawrócenia miał taki epizod, że spotkał osobę trędowatą, a wcześniej sam do osób trędowatych miał taki stosunek, że ich nienawidził, odrzucał, nimi gardził. Ale w pewnym momencie w jego życiu zadziało się coś takiego, że kiedy spotkał trędowatego, no pod wpływem gdzieś pewnie natchnienia, które dał mu Pan Bóg, podszedł do niego i przytulił, i pocałował go nawet. I to był taki bardzo istotny zwrot w jego nawróceniu. Później stało się tak, że posługa wśród trędowatych, wśród franciszkanów, wśród braci tych pierwszych wspólnot franciszkańskich, była bardzo istotnym elementem formacji zakonnej. Trędowatym to znaczy być takim naznaczonym. Czyli po prostu każdy z daleka widzi, że ta osoba, coś z nią jest nie tak, jest inna od wszystkich dookoła po prostu. Ta osoba po prostu albo jest, ma jakiś problem sam z sobą, albo po prostu no, nie pasuje do innych i dlatego jest odtrącana, jest po prostu przez innych, można powiedzieć, nawet prześladowana. Jestem narkomanem od lat 11. Teraz powoli wychodzę na prostą, ale no, w życiu miałem takie sytuacje, że naprawdę, jeśli już mnie tak narkotyki upodliły, że potrafiłem po prostu chodzić ulicami brudny, śmierdzący, tułałem się po prostu. I taka jest prawda, że po prostu ludzie, jak patrzą na taką osobę, no to nie są miłe spojrzenia, tak? To jest po prostu, ludzie patrzą z pogardą, wręcz brzydzą się takich ludzi, tak? Więc troszeczkę można powiedzieć, że czułem się trędowaty w życiu. Trąd jest z pewnością ludzkim doświadczeniem, bardzo trudnym zresztą, ponieważ dotyka całego człowieka. Choruje nie tylko ciało, ale też i duch. W starożytności bardzo często trąd był postrzegany nie tylko jako właśnie choroba ciała, ale też jako kara za grzechy. Dziś no, doskonale wiemy, że jest to choroba już w pełni uleczalna i coraz mniej osób na nią choruje. Natomiast w dawnych czasach trędowaci byli odizolowani od społeczeństwa. Ludzie się ich bali. Trędowaci mieli swoje obozowiska poza miastami. Tam też przebywali. Byli wyłączeni z normalnego, tak zwanego zdrowego społeczeństwa. Naznaczeni, napiętnowali. Bardzo często też idąc drogą musieli oznajmiać innym, że są chorzy. Często nosili ze sobą kołatki albo dzwonki, którymi ostrzegali innych, żeby do nich nie podchodzili i nie zarazili się. W Ewangelii na dziś mamy taką sytuację, w której Pan Jezus uzdrawia człowieka chorego na trąd. I w tym kontekście, biorąc również pod uwagę te wszystkie franciszkańskie inicjatywy, którymi tutaj w Chęcinach się zajmujemy, a więc pomoc terapeutyczna osobom uzależnionym, w pewien sposób też dotkniętym trądem dzisiejszego świata, biorąc to wszystko pod uwagę, pomyślałem sobie, że to uzdrowienie zaczyna się od chęci człowieka, od jego woli. Zauważmy, że Pan Jezus wtedy, kiedy naucza, kiedy ludziom coś proponuje, kiedy uzdrawia, nigdy nie czyni tego wbrew woli człowieka, tylko zawsze pyta, jeśli chcesz. Bardzo ważną, taką istotną rolę w ogóle w nawracaniu się, w byciu blisko Pana Boga, w doświadczeniu też Jego obecności, odgrywa moja wola, odgrywa to, co mam w sercu i moje rzeczywiste, takie pełne zaufania, oddania, determinacji, wytrwałości, dążenie do Pana Boga. To jest jedno. Druga sprawa to też zwracanie się o pomoc. Pan Jezus też nigdy nie występuje przeciwko nam, nigdy nie zrobi czegoś, czego nie chcemy, na co nie mamy ochoty, czego nie pragniemy, a wręcz przeciwnie, dotyka człowieka, ale wtedy i tylko wtedy, kiedy ten sam wyciąga do niego rękę, kiedy o pomoc prosi. Tak więc niech ta dzisiejsza liturgia dla wszystkich dotkniętych
cierpieniem, słabością, niemocą, czy też fizyczną, czy też duchową, będzie taką zachętą, żebyśmy z determinacją, z ufnością, z pragnieniem przychodzili do Pana, bo On ma moc dotykać ludzkiego serca i przemieniać je. Jak to w sumie jest z tym końcem świata? Czy w apokalipsie jest faktycznie data? Masz problem, człowiek, przestań się dziwić. Wszystkie odpowiedzi są zawarte w Biblii.